W chwili rozwiązania polskich sił zbrojnych na zachodzie, naczelny wódz Władysław Anders w testamencie polskiego wojska powiedział: z woli zmarłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, świętej pamięci Władysława Raczkiewicza, polskie siły zbrojne na obczyźnie składają swoje sztandary na przechowanie. Nie wiem kiedy, ale czuję i wierzę głęboko, że składane tu dziś nasze sztandary wrócą do Polski w pełni glorii na nową chwalebną służbę nieśmiertelnej ojczyzny.